Czy oskarżony Popielnik Michał przyznaje się do winy pobicia poszkodowanego Moczulskiego w tramwaju numer 17? Zapytał sędzia Grodzki krępego, dawno niegolonego bruneta o włosach w artystycznym nieładzie. Nieuczesany pan odrzekł porywczo. Do pobicia się przyznaje, ale do winy nie, bo ten ów poszkodowany osobnik pierwszy zaczął. Jechałem z żoną z prowincji od teściu. Przed dworcem wsiedliśmy do 17. Ja trzymam w jednej ręce walizkie, w drugiej olejander, a żona daje mi jeszcze pod pachę słoik z wiśniami. Andzia, mówię, weź ode mnie, kochanie, ty moje konfitury, bo mogę upuścić i będziemy odpowiedzialne za zanieczyszczenie pasażerów. Ale ona, jak to ona, od razu do mnie z pyskiem wyskoczyła, że próżniak jestem i w niczym jej słabej kobiety wyręczyć nie chcę. Kiedy tak, to stul mordę najdroższa i jedziemy dalej na twoje ryzyko, mówię. I czekam, co z tego będzie. Przejechaliśmy dwa przystanki, a tu w tramwaju coraz ciaśnie się robi. Koło mnie stał facet z odciskami. Właśnie ten ów pan Moczulski. Tak się złożyło, że ktoś mu wlazł na jednego, a ten jak nie krzyknie, o rany mój odcisk, i lumnie wszczęknie. Na razie nie wiedziałam, o co się rozchodzi. I patrzę się na niego ze zdziwieniem. Ale kiedy widzę sobie najspokojniej gazetę wyjmuje i zaczyna czytać, pytam się. Właściwie o co szanownemu panu się rozchodzi i dlaczego ni z tego, ni z owego grzejesz pan obcych ludzi w mordę? A jakim prawem upuszczasz mnie pan słoik na nogę? Gdybyś pan tak cholery dostał, jak ja słoik upuściłem. Sochaczewa konfitury wiedzę w szklanym naczyniu i będę ich upuszczał, żeby się zbił i żony praca by się zmarnowała. Logiki pan nie masz. A pan Moczulski obraził się i od razu na ostro. Czego nie mam, łobuzie się pyta? Logiki pentaku powtarzał. Cafnij pan to słowo. Nie chcę. I w ten czas pan Moczulski mnie wszczęknie z drugiej strony. O, masz się rozumieć, tego już miałem dosyć. Oddałem olejander do podtrzymania konduktorowi, walizkę postawiłem na kolanach jakiejś paniusi, a słoikiem pana Moczulskiego w ciemię. Ma się rozumieć, szkło nie wytrzymało, wiśnie wyskoczyli, zaleli temu panu całe oblicze, półkoszulek, krawat i jasne marynarki. Wszyscy pasażerowie mieli twarze w czerwone kropki, a żona to wyglądała tak, jakby ją kto na olejno zaciągnął czerwoną farbą. Ma się rozumieć, serce ścisnęło się kobiecie, jak zobaczyła, że jej się wiśnie po całym tramwaju rozpryśni i krzykła głosem wzruszającym. Jak nie ma wiśni, niech nie będzie i malin. Jak nie ma malin, niech nie będzie i angrestu. Jak nie gwizdnie mnie w łeb malinami. Jak nie poprawi z drugiej strony słoikiem angrestu. Jak nie dołoży z wierzchu gąsiorkiem poziomek. Zrobiła się Sodoma i Gomora. Tramwaj wyglądał jak szlachcus na szolcu, a podróżne jak naleśniki z konfiturami.